wszystko zależy od pisarek, ale akurat jeśli chodzi o mnie... Czytelnik ma głód dobrej literatury popularnej. Kryminał jest taką pojemną formą, że przy całej swojej tej łatwostrawnej formule może jeszcze zawierać naprawdę dużo, dużo ważnych rzeczy. To Szwedzi zaczęli pisać w ten sposób kryminały. Z szerokim tłem społecznym, z problemami socjologicznymi, z uchodźcami, z feminizmem, z takimi nawet bardziej filozoficznymi pytaniami o naturę zła. Także kryminał ma w sobie te dwie fajne rzeczy, czyli tę łatwostrawność i coś więcej, co zostaje. Myślę, że każda wiedza jest potrzebna, żeby napisać dobry kryminał, nie tylko chodzi o wiedzę kryminalistyczną, którą myślę, że i ja, i wszyscy koledzy mamy, bo to i chodzi się i na spotkania, i rozmawia się z policją. Natomiast chodzi też o to, żeby dobrze poznać środowiska, o których się pisze. To nie jest tylko kryminalistyka. Jeśli się pisze o jakimś mieście, trzeba tam jechać, trzeba tam pomieszkać, trzeba porozmawiać. No research to podstawa nie tylko w kryminale. W każdej dobrej literaturze, a w literaturze popularnej zwłaszcza, bo czytelnicy szukają też takich dodatkowych walorów. No. Przeglądam gazety, przeglądam internet. Bardzo inspirująca jest wieś, gdzie moi rodzice mają dom. Tam po prostu wszystko jak w soczewce się skupia nasze społeczeństwo i co człowiek to historia. To może w mieście też pewnie tak jest, ale tam to bardziej widać, bo się każdego zna. Reportaże, świetne źródło pomysłów, fora internetowe, rozmowy z ludźmi, podsłuchiwanie w autobusach, w pociągach. Teraz co prawda jeżdżę w strefie ciszy, więc jest trochę gorzej, ale jak jeszcze nie jeździłam w strefie ciszy, to naprawdę można było niejedno usłyszeć. Ludzie bardzo szczerze przez telefon rozmawiają w pociągu. W ogóle z tą literaturą kobiecą to jest taki trudny temat, nad którym się często zastanawiamy z koleżankami, ale częściej się z tego śmiejemy. Ja to raczej ostatnio wolę być uważana za przedstawicielkę tak zwanego domestic noir. Dziwnym trafem piszą to głównie kobiety, bo też i kobiety są bohaterkami, ale trudno to nazwać kobiecym kryminałem, to jest właśnie coś domestic noir, czyli i dzieje się w domu i są tam te czernie, mroki. Chodzi o takie książki kryminalne, to śledztwo jest troszkę mniej policyjne, a bliższe zwykłemu życiu i zagrożenie też się czai na ogół gdzieś blisko, w rodzinie, w kręgu przyjaciół. François Ozona, 8 kobiet.